Reakcja na spadające z nieba kamienie na Czelabińsk była natychmiastowa. Na rynku pojawiły się oferty ubezpieczenia od spadających meteorytów. W USA co roku kilkanaście tysięcy osób ubezpiecza się od spotkania z UFO, ale rekord w ubezpieczeniu się na wypadek apokaliptycznych wydarzeń pobiło ponad 4000 dziewic brytyjskich, które kiedyś tam ubezpieczyły się na wypadek, gdyby Panu Bogu przyszło do głowy wybrać właśnie którąś z nich na Marię Dziewicę drugiego nadejścia Chrystusa. No, ja tam znam lepszy i tańszy sposób, żeby Bóg ich nie wybrał na Marię Dziewicę właśnie, no ale nie będę wchodził w szczegóły. Ciekawe, czy Izrael ubezpieczył się na okoliczność drugiego przyjścia swojego wielkiego rodaka. Dobrze, wracając do tych dziewic. Załóżmy teraz, że któraś z nich dotrwa w stanie nienaruszonym i Bóg ją wybierze na Marię. Owa dziewica brytyjska, mając pieniądze z ubezpieczenia i reklam oraz praw autorskich do serialu, będzie potrafiła zadbać o syna. Chrystus drugi raz nie urodzi się w ubogiej stajence. Nie, nie, nie. Urodzi się na przykład, no nie wiem, no na pokładzie Dreamlinera, żeby miał on i mama darmowe bilety aż do samego ukrzyżowania. Ale przecież do ukrzyżowania nie dojdzie, bo brytyjską dziewicę będzie stać, by dać Judaszowi w łapę no, więcej niż Sanhedryn. Zdrowaś Mario, no módlmy się, jak kto potrafi i do kogo tam uważa, żeby nas całkiem ta głupota ubezpieczeniowa nie zalała, bo od niej to już się nie da ubezpieczyć.